Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, że skarbówka dostała większe prawa niż prokuratura. I nawet nie sądziłam, że będzie ktoś, kto będzie mógł bardziej inwigilować człowieka niż właśnie jednostka, taka jak prokuratura. Jest to dla mnie szok i niedowierzanie. Oczywiście ja nie wliczam w to Pegasusa, nie? Także kochani, jeśli jesteście ciekawi, co tam skarbówka znowu będzie mogła wam zrobić, to ja was oczywiście bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Jak już mówiłam, ciężko jest uwierzyć mi w to, że ktoś ma większą władzę niż prokuratura. W tym kraju oczywiście. Bo generalnie oni mogą wszystko. Ale wjeżdża skarbówka cała na biało i z prokuratury się śmieje. W sumie jak większość Polaków. Więc coś nas pozytywnego jednak z tą skarbówką łączy, nie? Ale o co konkretnie chodzi, to już wam czytam, bo jak podaje właśnie Money.pl. Przepisy przyznające nowe uprawnienia organom Krajowej Administracji Skarbowej, czyli KAS, miały przede wszystkim uszczelnić system podatkowy. Jak zwrócił uwagę portal prawo.pl, przepisy w znacznej mierze posługują się przesłankami otwartymi, czyli są bardzo nieprecyzyjne i mogą być więc stosowane zbyt szeroko i uznaniowo. Przykładem takiego uprawnienia jest możliwość domagania się obecnie już przez wszystkie organy KAS, szefa KAS, naczelników urzędów skarbowych i celno-skarbowych od banku informacji dotyczących rachunków bankowych i przeprowadzania na nich operacji. I tutaj chyba Polacy wrócą do gotówki, bo takiego zniewolenia to już chyba dawno nie było, serio. Chociaż nie, w tym kraju to... No różnie u nas, nie? No ale co dalej? Organ ma możliwość domagania się wglądu do rachunku właśnie w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne. Posiadacz tego rachunku nawet nie będzie miał świadomości o tym fakcie, zaznacza doradca podatkowy Dominik Niewadzi w wypowiedzi dla prawo.pl. Jak podaje serwis, od lipca 2022 roku organy skarbowe mogą domagać się wglądu na tych samych zasadach także w konta osób fizycznych, drodzy Państwo, bez konieczności postawienia zarzutów takiej osobie, jak miało to miejsce właśnie wcześniej. Przed wprowadzeniem zmian podatnicy mieli pewność, że wgląd do ich kont bankowych ma tylko szef KAS lub naczelnik UCS. Dopiero w przypadku wszczęcia kontroli podatkowej lub w toku postępowania podatkowego. Obecnie brzmienie przepisów jest na tyle nieprecyzyjne, że trudno jest na ich podstawie określić konkretne warunki, na których w ogóle organy skarbowe zajrzą na konta. Jednocześnie podatnicy nie muszą mieć nawet świadomości, że ich konta są właśnie sprawdzane, gdyż organy nie są zobowiązane do informowania o podjęciu jakichkolwiek działań, zauważyła Jagoda Trela, partner zarządzający w ID, coś tam w komentarzu na prawo.pl. Bardzo ciekawe, prawda? Bo wątpliwości dotyczą również prawa KAS do blokowania rachunków bankowych. Podstawowy okres blokady wynosi 72 dni. Jednak w niektórych przypadkach można go wydłużyć nawet do 3 miesięcy. Zasady blokowania rachunku bankowego na podstawie przepisów o system teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej budzą wiele wątpliwości. Instrument ten jest wyjątkowo dolegliwy dla przedsiębiorców, a jednak zasady jego stosowania nie są jasne, uważa dr Grzegorz Keller, adwokat z kancelarii SPCG jakieś, nie znam. I wyobrażacie tu sobie prowadzić firmę i wjeżdża wam taka skarbówka bez żadnego ostrzeżenia, bez żadnych podstaw. Blokuje wam konto, bo jakiś, nie wiem, szwagier, kuzyn prowadzi firmę podobną albo taką samą. I sobie taki urzędnik stwierdzi, że pomoże szwagrowi i zablokuje firmę konkurencyjną, która zbankrutuje i szwagra biznes się dzięki temu rozkręci. No może tak być? Uważam, że tak może być. Bo czemu mogłoby tak nie być? Takie rzeczy są realne i możliwe, prawda? Nie mówię, że tak na 100% będzie, ale jest to możliwe. U nas nawet Kurski się boi. Ochronę ma. A co dopiero szary obywatel czy przedsiębiorca. I tutaj oczywiście na pewno na 100% jestem przekonana, że takie komentarze będą, nie? I usłyszymy tak. Jak człowiek uczciwy, to nie ma się czego bać. I tak mnie nie wkurza to zdanie. To twierdzenie.
twierdzenie. Bo serio, są w tym kraju ludzie, zauważyłam, że nawet dadzą sobie w gacie zajrzeć, bo przecież tam nie mają nic do ukrycia. Także nawet nie piszcie mi takich rzeczy w komentarzach. Nie piszcie mi. Ja nie chcę wiedzieć. Nie chcę słyszeć takich rzeczy. Każdy ma prawo, albo inaczej. Każdy powinien mieć przynajmniej prawo do jakiejkolwiek prywatności. Niedługo będą nam w domu kamery montować i zawsze znajdzie się jakiś debil, który powie, że to dla naszego bezpieczeństwa. Bo jak się ktoś włamie, to będzie wiadomo kto. A jak nie masz w domu nic do ukrycia, to nie powinieneś się kuźwa tym martwić. No to samo. I oczywiście może znowu przesadzam, może znajdzie się na to jakieś logiczne wytłumaczenie. Tylko nie takie, co już wyżej wam o tym powiedziałam. Że jak nie masz nic do... bo to jest głupie. To jest po prostu żenua. Tak to TVP może mówić, a nie wy. I serio, martwi mnie to, że inwigilacja człowieka jest już na takim poziomie, że już nawet nikt się temu nie sprzeciwia. My Polacy tak ostatnio sobie siedliśmy na dupach i dla siebie nie robimy nic. Czekamy chyba tylko na zagładę. Nic nam się już nie chce, stłamszono jakiekolwiek zrywy społeczne pod pretekstem fake newsów, mowy nienawiści, hejtu i nawoływania do buntu. Zastraszyli media, zastraszyli Polaków, no i jest jak jest. Obajtek przejął lokalne gazety do siania propagandy. TVN dostał ostrzeżenie o braku koncesji. Polsat zaczął trzymać stronę TVP. I koniec. Nikt się nie sprzeciwia, każdemu wszystko pasuje. I czy wy sobie wyobrażacie, jak oni teraz mogą niszczyć człowieka? Jak oni mogą teraz niszczyć biznesy? Konkurencję? Czy ludzi na przykład niepasujących do ich schematu? Bo uwaga, według założeń blokada konta dokonywana jest w oparciu o wskaźnik ryzyka. Ustalany na podstawie, i tutaj trzymamy się wszyscy... zanim padniemy, zautomatyzowanych algorytmów, które nie są jawne. Organ musi być, musi przy tym uprawdopodobnić, że istnieje podejrzenie wykorzystywania przez właściciela rachunku działalności banków lub SKOK-ów do celów związanych z wyłudzeniami skarbowymi. I tak, zautomatyzowane, niejawne algorytmy. Ja to, wiecie jak ja to widzę? To jest pewnie pani Krysia i pan Janusz w okienku w Urzędzie Skarbowym. To są nasze zautomatyzowane, niejawne dwa algorytmy. Bo ja inaczej tego nie widzę. Jak to niejawne losowanie sędziów, że tak długo losują, aż sobie wylosują odpowiedniego sędzia, jakiego chcą, to tutaj pewnie będzie to samo. Ja nie wiem. Ja po prostu nie wierzę w takie rzeczy, nie ufam takim rzeczom. Jak zauważył doktor Grzegorz Keller, nie może być tak, że blokada rachunku następuje wyłącznie w oparciu o rezultat działania algorytmu, który jest niemożliwy do zweryfikowania. No, jak widać, drogi panie, może... U nas w kraju wszystko może być. A tym bardziej, jeśli przysłuży się to jakiejś tam inwigilacji, wyniszczaniu, tresowaniu społeczeństwa naszego pięknego, leniwego już teraz troszeczkę. Ja tylko czekam, aż wejdzie Anonymous do Polski i zablokuje wszystkim TVP. Może zaczną coś ogarniać. I chyba nie powinnam tego mówić, więc dodam, żartowałam. Także ja się bardzo zirytowałam w tym temacie. Jeśli wy nie, to napiszcie dlaczego. Jeśli uważacie, że to słuszne posunięcie, że Urząd Skarbowy powinien mieć takie prawa i takie możliwości, to dajcie znać, napiszcie dlaczego, chętnie się dowiem. Może faktycznie zmienię zdanie albo gdzieś tam ta opinia się tak trochę chociaż wyrówna. Czekam na wasze odpowiedzi w komentarzach, z chęcią wszystkie przeczytam. Oprócz tych, które będą mówić, że jeśli ktoś nie ma nic do ukrycia, to nie potrzebuje i mogą mu zaglądać do dupy nawet. Takich nie będę czytać. No, buziam. Pa.